frajerzy, ponapierdalamy się troszeczkę, co? A tak na poważnie, widzowie, słuchajcie, jestem przed rehabilitacją, mogę wam w końcu pokazać z dłoń, powiedzieć co z moim zdrowiem. Trening robiłem z ZUS-ie, z babczynią piekieł, tam. Łazi, gada sama do siebie, ona ma takie odklejone, ona gada sama do siebie, z duchami też umie rozmawiać, nieważne. Wracając do mojego zdrowia, dłoń z tej strony prezentuje się tak i uwaga, pierwszy raz w historii pokażę dłoń od drugiej strony. Tylko najpierw, zanim ją wam pokażę, tutaj macie zdjęcie, jak wyglądała około do 2 tygodni po operacji. Nie pamiętam, czy to było około 2 tygodnie. No mam datę, zresztą w telefonie to wyskoczy data. Na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób. Skóra mi jeszcze schodzi, bo to wszystko było, nagrasz to dokładnie tak? To wszystko było pryskane alkoholem, więc ta skóra mi schodzi, no jak widać palce są jeszcze, tutaj wszystko było przecinane niestety. Te blizny jeszcze trzymają. No nie wygląda to jakoś pięknie, ale nie wygląda to już źle, naprawdę nie wygląda to już źle. Już niedługo ta pięść wyląduje na czyjejś mordzie. Jestem bardzo głodny walki, głodny zemsty, na ten moment nie mogę tej ręki używać. Już do pani idę. Czemu to jest tak źle? No bo tutaj masz szycie. Kurwa. Nie, to jest obrzydliwe uczucie po prostu. No inni rehabilitanci trochę olewali mi to miejsce, tak naprawdę. Co ty? Nie, no nie. Ło, ale to jest nieprzyjemne miejsce. To już te palce są bardziej przyzwyczajone. Ale że ci rękę skróciła, czyli musi ci boleć. Nie kłamiesz. Ajajajajajaj. Za mocno? No, jakby dobra, chwilkę pauzy. O, właśnie zaczął ekran uciekać. O kurczę, aj, więc tej. Chyba muszę brać przeciwbólówki przed. Mogło tak. O, przepraszam. Lekko brzęknięty. Tylko tam, że nie spadnie z tego łóżka. Nie spadniesz. Nie no. O! Nie. Jak widzicie, nic mi nie jest. To wszystko było pod publiczkę dla wyświetleń. Nie no, po prostu mam tam przeczulicę. To znaczy, że jak się mnie dotknie lekko, to jakby. Nie wiem, jakby mnie ktoś ścisnął z całej siły, coś w tym stylu. Nie wszędzie mam, bo na przykład tutaj to w ogóle nie czuję. Tu jakby mnie ktoś z was złapał, to bym nie wiedział, że mnie złapał. No, ale w tym rozcięciu boli cholernie ta blizna. Ale dziwnie, po obczasie przesuniemy. No tak wiesz, słabo trochę mi było, jakoś tak potrzebowałem przytulenia. W końcu, ale nareszcie musiałam mieć bardzo duży wpływ na nią. Skoro po tylu latach w końcu otwarcie powiedziała, że to było dla siana, nie? Przykrywała tego pod płaszczykiem. I że szybko musiała się wybić. Tak, oczywiście, i że szybko musiała się wybić. Nie przykrywała w końcu tego pod płaszczykiem edukacji seksualnej młodych ludzi. Tylko to było dla siana i tyle. I o to mi chodziło. Dziękuję, do zobaczenia. Ty pokaż widzom, jak powinna wyglądać prawdziwa edukacja seksualna. A mogłabym wam pokazać, tylko że zrobiona w lepszym guście. Nawet wiem, gdzie bym was zabrała, jakbym miała to pokazywać. Ale że to jest tak, że się robisz niby tu, tak. Jak to się robi? No, że niby walisz lowa, a później obniżasz się i... Widzicie, znęca się nad niepełnosprawnym. Nie wiem, pierdolę, lałeś mnie jak dzieciakać. Tak. I dobrze. Mamy jedzonko, to mamy idziemy. Katerik. Jedźmy do domu już. Ja chcę się przebrać. No to chodź zjemy na obrać tylko. I jedziemy do domu. W domu się przebierasz, myjesz pięty. No. I ruszamy do małpy. Tylko on ma taką tendencję, że atakuje oczy i próbuje wydłubać. To serio? Jest słabe, co no. Ty nie wiem, no co robisz. Co jest to? No mówię ci. Czarek to jest dobry chłop. Boże. Słyszałam, że jest okej. Okay. Myślę, że nie będzie dzisiaj sprawiał problemów najmniejszych.
Partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Co mogę powiedzieć o Surfshark? Szybki, łatwy w obsłudze, napakowany funkcjami. Dzięki Surfshark możesz używać Surfshark VPN, aby wyeliminować nierówności cenowe wynikające z lokalizacji, zapewnić sobie bezpieczeństwo w publicznych sieciach Wi-Fi, uzyskać dostęp do ulubionych stron i usług nawet w krajach, które je blokują. Odblokujesz biblioteki Netflix 15 największych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Japonii. Z Surfshark zawsze możesz czuć się bezpiecznie. Surfshark zabezpiecza dane z wykorzystaniem wiodących w branży rozwiązań. Zapewnia ochronę przed wyciekiem adresów IP, stosuje ścisłą zasadę żadnych rejestrów. Największe zalety Surfshark: 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, całodobowa obsługa klienta, jedna subskrypcja pozwala zainstalować i uruchomić Surfshark na nieograniczonej liczbie urządzeń jednocześnie. Władca piekieł gorąco poleca. Najważniejsze, użyj kodu Władca, aby zdobyć 83% zniżki za darmo. W opisie znajdziecie link ze szczegółami, a ja lecę dalej z odcinkiem. Pozdro! To już dobre ujęcie. Chciałbyś mieć taką? Nie wiem właśnie, powiem ci, nie, chyba to za dużo rzeczy do ogarnięcia jest, wiesz, to jest bardzo angażujące, bardzo. A Czarek jeździ na tobie. No właśnie, ale niech on sobie tak siedzi i on może sobie tak siedzieć, ani że ja tu rękoma macham więcej niż na sparingach. Lewy, prawy cały czas. On tak nie siedzi sobie w spokoju, chce już tam do taty pewnie, co? Co kochanie, o Jezu, co się stało? Ojej, no, co się stało? Pierwszy raz chyba trzymam małpę na plecach. W życiu często to się nie zdarzy. Nie? Małpo, Czarku. Śmieszne rzeczy. Niesamowicie śmieszne zwierzę. No, na kaptura chodzi. Tak? Oj. No. Siódmy rano muszę wstać. No zobacz, to są dwa treningi dziennie i zaraz zmęczenie. No, jeszcze jakieś reportaże, jacyś goście z kamerami biegają. Nie wiem, z małpą jeden chodzi. Nie wiem, czy też w pluta chodzisz? Dwóch. Ja po dwóch dziennie to jestem kurwa naprawdę połamany. Ale idzie się przyzwyczaić z czasem do tego. Tak, ale jakie robiłeś dwa dziennie? Ty robiłeś co? Robiłeś boks i MMA? No coś takiego, no. Ja na przykład robiłem albo na przykład robiłem zapasy i boks, albo zapasy MMA, albo boks. Bo ja na przykład teraz robię tak, że na przykład robię MMA jednego dnia i na przykład siłownię wieczorem pod MMA, albo boks i wieczorem bieganie, nie? Żeby tlen łapać. Tak, jednie ma parku dwa razy Kinder, tak? Tak. No? Czemu ty jesz tam, gdzie ja jem? No, trochę da. Chcesz się napić? A ja jestem atencjuszem? Tak. Niemożliwe, widzowie. Chcesz krótką koszulkę wejść? Nie? Niech ma coś od życia. Jejku, jaki ty jesteś cute. No przepiękne zwierzę. Zawsze jakby... Chodźcie, to. Ojej. Chcesz tam zajrzeć, Czarek? Jaki śmieszny. Także to był taki luźny vlog, mordeczki. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, to piszcie w komentarzach. Dla nas to nie problem nagrywać. Nie mówię, że codziennie, ale dość często nasze życie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, obserwujcie nasze socjale, ZSI Official, Amadeusz Nolow na Instagramie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!